Zobacz wideo łatuszka. Wojsko białoruskie pracuje z armią rosyjską na terenie Białorusi. Polityczka udzieliła wywiadu gazecie Bild am Sonntag na krótko przez swoją niedzielną wizytę na Litwie, gdzie przeprowadziła inspekcję stacjonujących tam wojsk NATO. Osoby odpowiedzialne za jakąkolwiek agresję będą musiały ponieść osobiste konsekwencje, powiedziała szefowa niemieckiego resortu obrony, dodając, że Niemcy i ich sojusznicy powinni wziąć pod lupę prezydenta Rosji Władimira Putina i jego otoczenie. Reklama. Musimy wyczerpać wszystkie możliwości sankcji dyplomatycznych i gospodarczych. A wszelkie dalsze kroki powinny być uzgadniane z naszymi sojusznikami, powiedziała Christine Lambrecht. Więcej informacji na stronie głównej gazeta.pl. Dezercja żołnierza. Znajomi z rodzinnych stron i byli pracodawcy o Emilu CZ. Nie może być tak, że Rosja będzie dyktować NATO, jak ma się zachowywać. Lambrecht spotkała się w niedzielę ze swoim litewskim odpowiednikiem, aby omówić sytuację w zakresie bezpieczeństwa oraz stosunki dwustronne. W bazie wojskowej w Rukłę odniosła się do sugestii Rosji, że ta może uspokoić sytuację w regionie tylko pod warunkiem, że NATO nie przyjmie Ukrainy i Gruzji oraz nie będzie zakładać baz w krajach byłego ZSRR. Niemiecka ministerka powiedziała, że tę napiętą sytuację, w której się znajdujemy, trzeba rozwiązać zarówno na płaszczyźnie dyplomatycznej, jak też poprzez odstraszanie. Polityczka zaznaczyła również, że trzeba dyskutować także nad propozycjami przedstawionymi przez Moskwę. Nie może być tak, że Rosja będzie dyktować NATO, jak ma się zachowywać. To też musi być zupełnie jasne, powiedziała Christine Lambrecht. W podobnym tonie wyraził się też litewski minister obrony Arvydas Anušauskas. Jak powiedział, Rosji nie można pozwolić na rysowanie nowych czerwonych linii. Europy nie można dzielić na sfery bezpieczeństwa. Nie można zabronić państwom wyboru swojej opcji bezpieczeństwa, powiedział polityk. Wyjazd na Litwę to pierwsza zagraniczna podróż Christine Lambrecht na stanowisku ministerki obrony. W bazie wojskowej w Rukłę stacjonuje wielonarodowy batalion NATO, którym dowodzą Niemcy, stacjonuje tam około 550 niemieckich żołnierzy. Dezercja Emila CZ na Białoruś. Ekspert dostanie pracę i mieszkanie.